Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest Airport CEO, albo jak to woli, Airport CEO. Dawno nie byliśmy w naszej rozgrywce, od czasów naszych live'ów. Tak sobie wszedłem, patrzę, a tu jeden wielki bajzel. Tu mieliśmy w tej części dekorować, nie udekorowaliśmy. No dobra, to sobie na razie zostawimy, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Tu po prostu, no, jak przysłowiowych mrówków, ludzi od groma. Jakby to można było zrealizować, żeby było lepiej? Zastanawiam się, co tutaj... O! A to ciekawe. My z tego, co pamiętam, to my chyba żeśmy odznaczali te opcje, prawda? Tak mi się wydaje, że to tylko dla pasażerów było. Ja widzę, że po aktualizacji coś się pozmieniało. Czyli ty, gościu, to też jesteś... A nie, ten został dla pracowników jedynie. Dobra, słuchajcie, to... O. Nie no, jaja jakieś? A nie, dobra. To teraz tak, personelu tutaj nie wpuszczamy. To po pierwsze, ogarnijmy to jakoś. Tutaj tak samo. Tutaj tak samo. I tutaj tak samo. Oni mają swoje wejście, niech korzystają tutaj dokładnie z tego. Od tego to wejście jest. Co tu się, kurczę, dzieje? Normalnie masakra. Zastanawia mnie tylko jedna zasadnicza kwestia. Z jakiego tytułu tyle ludzi gromadzi się tu, a tu nie? To jest dla mnie niezrozumiałe, bo przecież mogliby sobie tutaj przejść, nie byłoby problemu, czy tu jakiś... Nie no, ludzie przechodzą przecież. Przecież ludzie przechodzą. No ale tutaj troszeczkę ludzi jest, nie wiem, może tu mają bliżej, to być może te check-iny warto byłoby gdzieś przenieść, czy jakby to... Ale jazz! No nie, no dobra, tą sytuacją to się chyba trzeba w pierwszej kolejności zająć. Zobaczcie, co tu się kuźwa dzieje. Gdzie są ludzie? Gdzie są dozorcy? No to jest po prostu no niebywałe. Dawaj mi tu personel, chłopie. Zatrudnijmy, kandydaci. No, coś mi się wydaje, że tu trzeba zrobić totalny porządek, bo... Woźny. Już. Proszę bardzo. Zatrudnij. Mam nadzieję, że tu ich starczy. Dodatkowo, być może, no oczywiście gra się przywiesza, jak to zazwyczaj. Ilu my mamy w ogóle pasażerów na lotnisku? Czekajcie. No, kurczę, prawie 12 tysięcy osób. No to już przekroczyło 12. No to nie w kij dmuchał. Się nażrą tych hamburgerów, nachleją się tych soczków i rzucają, gdzie popadnie. Jakby to można było załatwić, żeby tu im śmietniki porozstawiać? Być może to by coś dało, tylko niech ja sobie przypomnę, gdzie by to można było znaleźć, bo pamiętam, że śmietniki były. Tylko nie wiem, czy to... Nie, no szablony to nie. W dekoracjach chyba raczej nie. Tutaj nie widzę nigdzie. Saloniki to też nie. Restauracje... No nie. Wiecie co? Czekajcie, a personel? Też nie. Powiem szczerze, że mam teraz zagwochę. Chyba tutaj się śmietników nie daje. Albo daje, tylko zapomniałem gdzie. Dobra, niech sobie woźni z tym razem. Patrzcie, oni... Ja widzę, że tu taka ścieżka jest. Pytanie brzmi, czy to jest z tej strony ścieżka do wyjścia, bo na pewno idzie do wyjścia. Czy jakoś inaczej? No muszę przyznać, że... No trochę się zmartwiłem, no. Po tej stronie czyściutko. Okej, no to skoro oni chcą tędy przechodzić, to jakoś by trzeba było, no nie wiem, zrobić tutaj coś, jakieś, nie wiem, może wyjścia gdzie indziej. Lub... O, masz. Tutaj też to samo. Albo te wyjścia skasować na rzecz kolejnego takiego wielkiego punktu odpraw. Tylko teraz pytanie brzmi. Ochrona. Kontrola paszportowa to nie. Wielki punkt odpraw. Czy ty byś się tu kitrał? Tak, pod warunkiem, że usunąłbym ściankę. Dobra, zróbmy tak. No ale buldożerek. Pyk, pyk.
I pyk. I zaraz zobaczymy. Tutaj Wiesiek z ekipą muszą przyjść, bo tam, nie wiem, coś tam ostatnio to słyszałem, że zabalował Szcześkiem i nie wiadomo, gdzie oni są. Także niech tutaj szybciutko przybędą. Przyspieszmy sobie może czas. Może będzie szybciej. I zaraz postaramy się tutaj ogarnąć jeszcze jeden punkt, aczkolwiek nie mam bladego pojęcia, na ile to pomoże, bo jak widzicie, to uwzięli się po prostu na cztery punkty. Z piątego w ogóle nie korzystają. No i ciężko jest tu stwierdzić, o co tak naprawdę Simon. No ale bądźmy dobrej myśli. Gdzie są ci? O, są, dobra. Już miałem im tam coś powiedzieć. A, kurczę, ja chyba jeszcze tę ściankę powinienem usunąć, ale to zaraz, zorientujmy się. Pyk. Aha, ścianki. No tak, jeszcze tę jedną ściankę. Dobra, Wiesiu, jakbyś tak był tak uprzejmy, bardzo bym cię prosił, to usuń jeszcze tę jedną ściankę. Będzie gites, zobaczysz, to jest reanżacja, także będzie dobrze. No, Wiesiek. Wiesinku. Wiesławie. A znowu gdzieś poszedł, no. Nie wytrzymie, normalnie. Co za ludzi, no. O, jest, no. Ile mam cię, kurde, wołać, no. Hopie. Tutaj ludzie czekają, no to przecież to... Nie można tak robić, no. O, i dlaczego ja tego nie mogę tu wcisnąć? No teraz to... teraz to mam zagwozdkę. A, dobra, już wiem, dlaczego nie mogę, bo tu trzeba jeszcze strefkę, bo tutaj strefki nie było, także tutaj damy tak. No i teraz będę mógł. Znaczy, to mam przynajmniej taką nadzieję, bo to różnie bywa. Jest, dobra, no. Już, chłopaki, teraz załatwiajcie tu sprawy z tym wszystkim. Czy my możemy kolejkę w międzyczasie zrobić? Nie, nie możemy, to musi najpierw stanąć. O, tam chyba jakiś jumbo rusza, bo taki jakiś powiew tutaj słyszę z silników, hałas. Nie, no to jest niebywałe. Czemu oni akurat... Z tego nie chcą korzystać, a tutaj przeładowane jest? A, zapisywanie. No tak, oczywiście. No na to musimy czekać. Pytanie jeszcze brzmi, drodzy państwo, czy my mamy odpowiednią ilość personelu tutaj, jeżeli chodzi o ochronę. O, dobra, coś tam się dzieje. O, widzę, że chłopaki tutaj we dwóch tam jeszcze sobie pomocnika zgarnęli. Dobra, i to byśmy mieli. Zwolnijmy, bo za chwilę tutaj będzie jeden wielki bajzel. I tak, personelu to my nie chcemy. Zbuduj kolejkę. Oczywiście, uwielbiam te krateczki. Pyk. Ciach. Tutaj tak zrobimy ładnie. Tak będzie ładnie. O. Wiecie, gra jest naprawdę fajna, tylko problem polega na tym, że przez te przywiechy spowodowane najprawdopodobniej ilością ludzi przebywających w terminalu, no to ciężko jest w coś takiego grać. Na dłuższą metę, nie? Jakieś małe lotnisko jeszcze spoko. Dobra, widzę, że chyba się o, i proszę bardzo, i już, o, a ci to przenikają przez ściany, przez punkty, przez wszystko, tak? Was tutaj kontrola nie dotyczy, tak? Jak już z ochrony, to znaczy, że możecie, tak? Jeśli to jest po prostu. Ciekawe, czy na warszawskim Okęciu się dokładnie tak samo dzieje. Dobra. Co ja mam zrobić z tymi śmieciami? Bo ja widzę, że, no, co prawda zatrudniłem większą ilość dozorców, ale... co tu się stało? Pokój franczyzowy? Zamknij pomieszczenie? To jest era płotu? Aha, bo to... Aha, dobra, saloniki. Okej, nie było tematu. Myślę, że to sklep. No ale tutaj są już sklepy. I teraz... No tak, musimy podpisać jakąś umowę. No i pytanie. Pytanie, co nam się tu będzie... odpłacało? 600 zł, może niekoniecznie. A tutaj 700... Kiedyś były naprawdę fajne ceny. Tu 880, Victoria's Secret już nawet żyłuje. 880, 728, 875, tam była taka za 880, no, o jest, dobra, podpisujemy tę umowę, no bo przecież sklepy nie mogą stać zamknięte, no to przecież zaraz się będą burzyć.
Okej, okay, a tutaj mamy... Aha, tutaj mamy umowę akurat podpisaną. Dobra, przejrzyjmy w takim razie te wszystkie umowy, które my tutaj mamy. Mamy tu jeszcze jakieś? Mamy. Dobra, ogarniamy temat. Tutaj jest umowa, okej. Okay. A tutaj też jest umowa, okej. Okay. Dobra. Czyli to byśmy mieli ogarnięte. O, Lufthansa stoi. No, to ładnie, to dobrze. Powiem tak. Aha, to dopiero był dźwięk podpisania umowy. A nie, to się widzę, że chyba się tam narazali jeszcze. Dobra, powiem tak. Jeżeli chodzi o lotnisko, to trzeba przyznać, że dużo się tutaj dzieje. To niewątpliwie. Tylko problem polega na tym, że niestety, ale dzieje się trochę za dużo. Bo już zobaczcie, no my już mamy ponad 13 tysięcy osób w terminalu, no przecież nie idzie tego bajzlu posprzątać, no kto ma to posprzątać? No woźni. A woźnych brakuje, no jeżeli tu weźmiemy na personel, no to woźnych cały czas brakuje, no. Dostępne stanowiska pracy 1316, to ja mam tyle osób zatrudnić niby. Dobrze, no zobaczmy, czy kogoś byśmy tam jeszcze mogli dokoptować, no, jak sobie ogarniają to jakoś, bo przecież... No tak, tylko jak mi taki personel będzie tutaj proponowany, to my daleko na tym nie zajedziemy i nikt nie posprząta. I będzie taki jeden wielki bajzel. Kurczę, jestem przekonany, że gdzieś widziałem śmietniki, naprawdę. Że gdzieś te śmietniki były, nie pamiętam tylko po prostu gdzie. Zobaczmy, no gdzieś tutaj, w tych zakładkach, no nie, no nie pamiętam, żeby akurat tutaj to było. Saloniki, tutaj no na pewno nie. Restauracje, no też tutaj nie. No nie wiem, naprawdę bladego pojęcia nie mam. Sklepy, no nie, toaleta, no nigdzie tu kosza na śmieci nie ma. Się okaże, że to była pewnie... A tu? No i wiedziałem, że gdzieś były, kosz na śmieci, no kuźwa... Słuchajcie... jak mi jeszcze raz ktoś wyrzuci śmiecia. Macie tutaj śmietniki. Nie wiem, co ile im porozmieszczać, to żeby to miało jakiś sens. Dobra, tutaj stoi, to będzie raz, dwa, trzy... Aha, zapisywanie. Ale dobra, tutaj będzie cztery. Tutaj będzie pięć i na szóstym im machnę. To teraz będzie raz, dwa, trzy... 4, 5 i na szóstym im tutaj machnę. No i dalej tam lecimy, tak? Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6. No, miejmy nadzieję, że im to styknie. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja po tej stronie. No zobaczcie, tu jest czyściutko, tu jakoś można, tak? Tutaj nie stanowi to większego problemu. Nie wiem, o co chodzi tam. Akurat w tym przejściu, ale... Jakieś takie bardzo newralgiczne miejsce. A, no tak, no chłopaki muszą teraz wziąć i to poprzynosić, te wszystkie śmietniki. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w terminalu. W terminalu też jest czyściutko. To co tam się takiego stało? Wiecie, tu... tutaj czasami zdarzają się takie sytuacje, że są jakieś rzeczy paranormalne i niewytłumaczalne wręcz. Ale tak na dobrą sprawę to bez kitu, no ja nie wiem, co tu mogło się stać. Tutaj jeżeli chodzi o woźnych, to cały czas brakuje i brakować będzie. Więc musiałbym bardzo dużo osób zatrudnić, bo to nie ma siły, żeby to jakoś można było sprawnie posprzątać. Oj, nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, że ja teraz tę robotę tutaj im zleciłem. Przecież oni te śmietniki, to oni się najpierw tym wyburzaniem zajmą. A dopiero potem śmietnikami. Dobrze, przyspieszmy sobie czas, zobaczmy, co będzie. Czy kiedy oni w ogóle te śmietniki tutaj mają zamiar przynieść? Zastanawiałem się również nad kolejnymi salonikami. Tym razem dla innych linii. Pamiętajcie nasz lot? Co się tutaj stało? Stanowisko wymaga dodatkowego personelu, aby móc działać. Aha, czyli pewnie obsługa pasażerska, tak? No dobra, no to zatrudnijmy, zobaczmy. Obsługa pasażerska. Agent obsługi pasażerskiej. No dobra, zobaczymy. Może się ktoś dobry znajdzie. O, dajemy jeszcze woźnych. Więcej woźnych, dużo woźnych. O, ty też do mnie idziesz, ty nie idziesz.
Agent obsługi pasażerskiej, sprawdźmy. No tu jest jakiś dobry, tu dziewczynka dobra jest. No ale chodźżeś. No i jeszcze ty. No i ty też. A reszta już nie. On, dobra, to ciebie też zgarnę, bo rzuciłeś się na taśmę. O, tutaj mamy jakiegoś dobrego woźnego, ci nie. Oj, chyba dobrego jakiegoś odrzuciłem. Kurczę, co za masakra po prostu jest, naprawdę, bez kitu. Patrzcie, ale oni... O, tak jakby troszkę częściej, nie sądzicie? Ale śmietniki już są. Śmietniki już są, dobrze, czyli... Aha, tam kontrakty do negocjacji. Czyli coś już tu zaczyna się pomału oczyszczać. Tu jest jeszcze jeden wielki bajzel. Ja tu się zastanawiam, bo już prawie 14 tysięcy osób jest w terminalu, tak? I teraz zastanawiam się, jak oni mogą w takim syfie latać. Bo przecież to oni sami rzucają, nie? Także... Polecam jednak dbać o czystość. No, dobra, dobra, dobra. Moja wina. Zapomniałem o śmietnikach. Także biorę to na klatę, ale teraz już śmietniki stoją. Tylko, że widzę, że się... O, nie, no dobra, coś tu znika, patrz. Kurde, sprząta. Ogarnąłeś się, gościu, tak? Tylko sprzątaj szybciej i porządniej. No, zmywaj tę podłogę. Nie po to ja tutaj... kładę terakotę białą, śnieżno-białą, żeby mi to zaraz zasyfić, no. A na białym będzie bardziej widać niż na szarym. Także wiesz. Chyba, że oddalimy. No, dobrze. Coś by tutaj można było jeszcze zadziałać w tym klimacie. Bo... Co tu ktoś się z... Nie chcę wiedzieć, co tu zaszło. Naprawdę, nie chcę wiedzieć, co tutaj zaszło. Że... Widzę, że gruba akcja jest na naszym lotnisku. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawie. Dobra, jak tam moje ściany? Okej, okay, czyli dobra, to czyli Jesiek z Cześkiem to tam dają radę. Nie trzeba ich za bardzo poganiać. No to zlećmy im dalej robotę. O, zrobimy tak. No ale... No właśnie, no i to jest właśnie tak z Airport CEO. No teraz zapisywanie. Ja zauważyłem jedną taką... małą tendencję Wieśka z Cześkiem, nie? Im nie można dawać za dużo do roboty, bo się chłopaki gubią. A wtedy następuje tak zwane spowolnienie trybów i rozkmina, za co najpierw się zabrać. Bo nieważne jest to, że się powiedziało, że najpierw to, potem to, potem to. Nie. Zresztą pamiętacie, jak było, nie? A tu zobaczcie. Hop, siup, kurczę, patrzcie, co tu się dzieje. Nie, no dobrze, widzę, że podczas naszej nieobecności to tutaj chyba było samodokształcanie. No dobra, dobra, nie, to się chwali akurat, to jestem za. Tylko żeby tak jeszcze bardziej, nie? O, no, żeby tak porządniej, jak się mówi, że idziemy od góry do dołu, to żeby nie zostawiać tutaj ścianek niezburzonych, bo to bez sensu. Dobra, to macie jeszcze tu i macie jeszcze tu i będziemy mieli przestrzeń wolną. No i teraz tak, bo my mieliśmy to dekorować, tak? Ale może ktoś z was ma jakiś pomysł, jak zagospodarować tę tutaj przestrzeń po lewej stronie. Tylko może nie sklepy, może coś innego, nie wiem, jakieś lounge, nie wiem, no cokolwiek. W każdym razie coś by wypadało zrobić, bo przecież totalna paranoja, no. Proszę państwa, liczba pasażerów zbliża się do 15 tysięcy. No to już jest obecnych na lotnisku, tak? No to już jest tak, wiecie, grubo. Coraz grubiej. Z autobusów widzę, że korzystają. Okej, okay, nie ma problemu. Mamy prawie 18 milionów na naszym koncie bankowym. Jest z czego wydawać pieniądze. Ale tłoku jakoś za bardzo przy tych autobusach to nie widać. To się, wiecie, hala jest na tyle duża, że ten ruch się rozładowuje. Oni się rozpierzchają, nie? Część tu, część tam. Część na górę, część na dół. Bo przecież my tutaj na górze, w tej części, tak? To w tej części było, że mamy wejścia do samolotu na górze? Chyba tak.
No zobaczmy zresztą, co tam się będziemy. No dokładnie, to jest tutaj. A tu zobaczmy, jak sobie sytuacja, jak sobie radzą z sytuacją. Znaczy może zwolnijmy ten czas, bo za chwilę tutaj oczopląsu dostaniemy. Tu się kumulują, tak? Tu się kumulują, oni chyba kontemplują, kto pierwszy. No bo tu kolejka jest prosta i tak na dobrą sprawę, no... Mogliby się bardziej postarać, ale... Albo sobie sami poznikać. Tu jest spokój. Znaczy może troszeczkę tam jakoś tam... Zero tu między sobą się biją. Ja postałem w tej kolejce. Nie, bo ja... No i takie właśnie rzeczy są. Dobra, zejdźmy na dół. Zobaczmy tam dalej, co tu się dzieje. O, widzę, że ten punkt się jakoś rozładował. Może po prostu to jest na tej zasadzie, że... No ale nie, to niemożliwe. To raczej z check-inami by to działało, że jakaś linia sobie check-in wynajmie i to jest tylko pod te linie. Ale zresztą zobaczmy. Nie, no to jest ogólny. Bo ci tutaj... Ach, kurde, akurat nie w ciebie chciałem kliknąć. Gdzie jest największy ruch? Tutaj jest największy ruch, zobaczmy. No, ci sobie tutaj ogarnęli to na Lufthansa, tak? Czyli w tym momencie siedzi tu Lufthansa. Natomiast tutaj tak to nie działa, no. No, tutaj pracownika zabrakło? Ale już jest. Jak tam śmieci? No i można... I można, czyli no tak, czyli te kosze trzeba rozkładać. Ewentualnie to jest tak zwany pis na wodę fotomontaż, że niby te kosze stoją, nikt z tego i tak nie korzysta, a po prostu było za mało woźnych, a teraz przybyli i sobie to ogarnęli. Dobra, słuchajcie, ta część jest do zagospodarowania jakoś, nie wiem jak, bo tu już i tak się zrobił taki pierdzielnik, że najlepiej to by było to wszystko znowu wywalić, przebudować albo zacząć od nowa. No ale nie mam zdrowia do tego, żeby zaczynać od nowa. W każdym razie, proszę Państwa, ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o subach. No i oczywiście, jak zawsze, sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.